ale oram przy łódce, może ostatnio nie było aż tak częstych filmów. To jest spowodowane tylko i wyłącznie małą ilością czasu, jaką mam na pracę przy łódce. Ale widzicie, tu już mamy wszystko zrobione, przyklejone i to właśnie w tym odcinku będziecie oglądać. To wam pokażę. Może nie będzie aż tak, jak wycinałem te wszystkie elementy do końca, jak powinno być, bo nie miałem na czasu. Bo i też nie ja to robiłem w sumie, tak? Bo mi trochę pomagał mój ojciec, bez którego to by się w ogóle nie odbyło. To sama budowa tej łódki. Ale to, co udało mi się nakręcić, to zobaczymy na tym odcinku. Montaż turniej bachisty przy okazji powalu słonecznego. I tak to. Hej. Ja działam dalej. Zapraszam do oglądania. Dobra, wycinamy teraz. Czyli może w ten sposób. Teraz delikatnie, jak widzieliście w poprzednim odcinku, pokładu słonecznego delikatnie ponawiercam wklejkę, tylko po to, żeby mi się schowały łebki od wkrętów, żeby nie wystawały podczas laminowania. To są takie małe, dosłownie na same wcięcie się łebka wkrętów. Pierwszy i ostatni. Na tej płycie. Teraz po kolei jedziemy. Teraz wycinamy podpływ do tylnej batisty. Półtora kilo żywicy. Może wystarczy. No i smarujemy.
No i dobra. Teraz sprzątamy, odkurzamy, zamiatamy.